Proszę Państwa, zlot odbędzie się 21 sierpnia, czyli w najbliższą sobotę na Placu Grunwaldzkim w Muszli obok Teatru Muzycznego w Gdyni oczywiście. Początek zlotu o godzinie 12. Powstał pierwszy zlot w klubie Oaza. Zaprosiliśmy tylko właściwie naszych internautów, nie robiliśmy żadnych spotów telewizyjnych i ci ludzie rzeczywiście przyjechali z całej Polski. Okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie tego typu spotkaniem i planując kolejny zlot, wiedząc, że fajnie, ta impreza rzeczywiście ma sens, bo robimy ją dla naszych widzów, wiernych fanów. Stwierdziliśmy, że fajnie by było zrobić ten zlot nie w Warszawie, czyli wyjść jakby do ludzi, pojechać gdzieś w Polskę. Stąd pomysł na Bydgoszcz, na Gdynię, już kolejny rok w Gdyni i zostajemy tutaj jeszcze w tym roku. Mamy nadzieję, że też będzie bardzo fajnie. Na zlot przyjadą chyba wszystkie najważniejsze gwiazdy, prawie wszystkie gwiazdy serialu. W tych Facebookach macie Państwo je wszystkie wyszczególnione. To będzie Rafał Mroczek, Angelika Piechowiak, Jacek Lenartowicz, Dominika Ostałowska, Krystian Wieczorek, Andrzej Młynarczyk, Witold Pyrkosz, Małgorzata Pieńkowska, Teresa Lipowska, Robert Moskwa, Bożena Stachura, Kacper Kuszewski, Katarzyna Cichopek, Marcin Mroczek i Przemysław Cypriański. A chciałam zapytać, jakie macie Państwo oczekiwania do tego roku, wobec tego roku w stosunku do lat poprzednich? Jeśli będzie tak super fajnie, jak w zeszłym roku, będziemy naprawdę szczęśliwi. Rzeczywiście w zeszłym roku było bardzo dużo ludzi. Bardzo fajnie, że przyszło tyle osób. Bardzo fajnie za każdym razem jest się przekonać, że ten serial ma taką rzeszę wiernych fanów i że nasi widzowie chcą się spotykać z naszymi aktorami. Dla nich to robimy. I jeśli będzie tak fantastycznie jak w zeszłym roku, to naprawdę będziemy zadowoleni. Chciałabym tylko dodać, że w nowym sezonie emisja serialu będzie odbywała się 3 razy w tygodniu, będzie wtorek i środa. Jest to nowość, od kilku lat mieliśmy emisję 2 razy w tygodniu. W tej chwili widzowie też będą mogli serial oglądać we środę dodatkowo. Na scenie zmierzą się 2 drużyny w turnieju zlotowym. Pierwsza drużyna składająca się z dziewcząt, czyli pani Teresa Lipowska, Bożena Stachura i Angelika Piechowiak, kontra drużyna panów, Jacek Lenartowicz, Rafał Mroczek i Przemek Cypriański. Zmierzą się w kilku konkurencjach w turnieju. Dodatkowo wystąpi zespół dziewczyny. Dodatkowo znaczy właściwie będzie duży tort z okazji 10-lecia serialu, który ten zlot będzie tak jubileuszowy i w każdym gdzieś będziemy mieli z tyłu głowy, że jest ten nasz jubileusz. Plus przedpremierowy oczywiście odcinek 755, który widzowie zobaczą dopiero 13 września. Wszyscy, którzy przyjadą na zlot, będą mogli go zobaczyć już 21 sierpnia w sobotę, także zapraszam serdecznie. W tym dniu, czyli w sobotę, od godziny 12 do prawie godziny 21, fani zlotu oraz Państwo dziennikarze będziecie mieli możliwość spotkania się z gwiazdami serialu i uczestniczenia w takim, myślę, przyjemnym i wesołym festynie rodzinnym, wydarzeniu, które ma ewidentnie charakter rodzinny. A czy są jakieś, nie wiem, zabawy, konkursy, atrakcje, w których mogą uczestniczyć fani razem z swoimi ukochanymi gwiazdami? Tak, oczywiście. Zaplanowaliśmy przynajmniej 3 duże konkursy. Po pierwsze, bitwa na transparenty, czyli bardzo, bardzo będzie fajnie, jeśli nasi fani przyjadą do Gdyni z transparentami dotyczącymi M jak miłość. Przemek Cypriański wybierze najfajniejszy transparent i autorzy tego transparentu zostaną poproszeni na scenę i zostaną wręczone im przez Przemka właśnie nagrody. Drugi konkurs to podkreślający
dziesięciolecie naszego serialu, czyli konkurs dla dziesięciolatków. Wszyscy dziesięciolatkowie, którzy zarejestrują się w naszym namiocie, który będzie czynny od godziny 10, będą mogli wejść na scenę i razem z aktorami pokazać się na scenie i również każdy z dziesięciolatków dostanie od nas upominek zwrotowy. I trzeci konkurs, muszę zerknąć. A, szukamy podróżników, czyli konkurs na fana, który przyjedzie z najdalszej części Polski. Również zaprosimy takiego fana na scenę, jeśli udokumentuje oczywiście podróż biletem. Bądź dowodem osobistym. Bądź dowodem osobistym, no najchętniej biletem, dlatego że jakby można być w różnym miejscu zameldowanym, a bilet jakby ewidentnie świadczy o tym, że się przyjechało na zlot z daleka i będziemy liczyć kilometry i ten, kto pokona najwięcej kilometrów na zlot, zostanie również uhonorowany prezentem i zaproszony na scenę. I prezenty wszystkie oczywiście wręczają aktorzy. Będzie też chwila, żeby wziąć sobie autograf od tych gwiazd na scenie, żeby zrobić sobie z nimi zdjęcie, więc to będzie też taka możliwość bezpośredniego obcowania z naszymi gwiazdami.